Witam Was bardzo serdecznie. Jak to się mówi, kopę lat. Trochę czasu minęło już od mojego ostatniego wystąpienia. W życiu bywa tak, że czasami to, co robimy nadprogramowo, stricte różne nasze zainteresowania, musimy je odstawić na tor boczny, a czasem nawet zjechać z tym do zajezdni. Tak było też w moim przypadku. Nie tylko strzelanie, ale także i parę innych rzeczy musiałem na chwilę odstawić i szczerze mówiąc jeszcze do nich nie wróciłem. Czy znajdę na to czas, to się jeszcze okaże. Właśnie to też, jeżeli chodzi o strzelanie, jest niebezpieczeństwo, że dzisiejszy odcinek jest może być jednym z ostatnich, gdyż ze strzelaniem będę się musiał pożegnać. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie na mnie, ponieważ wiąże się to z tym, że oglądacie moje filmy jednak i jestem Wam bardzo wdzięczny. Kiedy pierwszy filmik zamieszczałem w Hotstanie, liczyłem na góra 150 wyświetleń, a liczba, która jest obecnie, po prostu przeszła moje najśmielsze oczekiwania i ponad 10 tysięcy 13 tysięcy, około 13 tysięcy łącznie wszystkich wyświetleń. Jestem Wam bardzo wdzięczny i obiecuję, że jeżeli okaże się, że nie zobaczycie mnie już w roli strzelca, to postaram się zainteresować Was jakimś innym tematem. Ja wiem, że ciężko będzie wybrać jakiś temat. Ja myślę, że raczej nie będę czegoś szukał na siłę, tylko poszukam w granicach moich zainteresowań. Blogów wideo na YouTubie jest bardzo dużo i naprawdę ciężko znaleźć sposób. Trzeba mieć dobry pomysł. Czy ja taki będę miał pomysł? No, te kilkanaście tysięcy wyświetleń, dla mnie to się nie spodziewałem się takiej liczby i po prostu jestem Wam bardzo wdzięczny i dziękuję za wszystkie komentarze i za wszystkie odsłony i jeżeli się będziemy widywać dalej na strzelnicy, to bardzo się cieszę, a jeżeli nie, to zapraszam Was, jeżeli będę miał taką możliwość, do nagrywania filmików na inny temat i mam nadzieję, że Was tym zainteresuje. Dobra, koniec, jak to się mówi, kończ Wasz wstyd oszczędź. Właśnie patrząc po liczbie wyświetleń, najwięcej wyświetleń ma filmik odnośnie Hotstana. I tutaj właśnie, kiedy go kupiłem, kiedy zamieszczałem film, kiedy go w ogóle nagrywałem, to tam była taka kwestia, że to jest pierwsza recenzja na polskim YouTubie. I rzeczywiście tak było, dlatego myślę, że trafiłem tutaj na... Udało mi się trafić w Wasz gust. I okres mojej posłuchy, który teraz trwał, nie do końca był pozbawiony strzeleckich akcentów, aczkolwiek strzelać nie strzelałem, ale od czasu do czasu udało mi się znaleźć chwilkę, żeby pogrzebać przy swoich zabawkach. To też właśnie chciałbym dzisiaj zaprezentować swój sprzęt, w którym pogrzebałem, stąd właśnie tytuł, Hotstan AT44PA, odsłona druga, a mianowicie, że przez ten cały okres troszkę w nim pogrzebałem i chciałem Wam zaprezentować, co w nim się zmieniło. Ja nie jestem jakimś zawodowcem, jeżeli chodzi o rozkręcanie karabinków i swoją wiedzę póki co, moja wiedza póki co ograniczona jest do standardowego czyszczenia bez jakichś rozkręcania, aczkolwiek zdarzyło mi się parę rzeczy z niego rozkręcić i zobaczyć, co gdzie, z czym się je, ale nie było to jakieś, że ułożyłem go na części piersze po prostu, jak niektórych oglądam. To są osoby, które się już naprawdę tym zajmują tak półprofesjonalnie wręcz. Ja strzelam amatorsko, sportowo, rekreacyjnie, czy jak to tam można nazwać. To też podchodzę też do swoich karabinków czysto rekreacyjnie. A więc tak, odsłona druga. Co się w niej zmieniło? No,
Poza tym, że to jest karabin produkcji tureckiej, w Polsce prowadzony przez jedną firmę pod nazwą Ranger. Poza tym, że dalej jest limitowany polskim prawem, czyli do 17 juli, tak można go kupić. Poza tym, że obudowa, osada jest dalej z tworzywa sztucznego, kolor czarnego, w zasadzie to można by powiedzieć, że się nie zmieniło nic, ale troszeczkę się zmieniło. Pierwsza rzecz, która pewnie Wam się rzuca w oczy, to długość. Tłumik, niemiecki tłumik, nie będę reklamował firmy, jeden z lepszych, wiadomo o jaki chodzi. Będziecie chcieli wiedzieć jaki, to oczywiście piszcie w komentarzach, ja odpiszę, jaki to jest tłumik. Tłumik ma jedną drugą gwincy, tak więc doskonale, bardzo doskonale wycisza po prostu strzelanie i nie słychać w ogóle odgłosu strzału, tylko sam dźwięk z mechanizmu spustowego i jest rewelacyjny. Poprawia nawet nieco, troszeczkę bym powiedział, że poprawia celność i skupienie, stabilizując lot śrutu. Druga rzecz, to w poprzednim moim wystąpieniu z Walterem, tam była luneta walterowska, tutaj luneta jest z center pointa. Taka różnica, że ten najważniejsza i często wręcz diametralna i bardzo znacząca jest to, że luneta posiada regulację paralaksy. Tamta luneta nie posiadała, tutaj dzięki temu można strzelać na dalsze odległości przy regulacji i regulować sobie ostrość. I te strzały, wiadomo, są dokładniejsze. Luneta to jest 4 na 16. Podświetlany krzyż w dwóch kolorach. Rzadko z tego korzystałem. Na lunecie osadziłem sobie też latarkę oraz laser. Z lasera, szczerze mówiąc, nie korzystałem jeszcze. On ma taki prosty laser. Regulacja w trzech poziomach. Przycisk żelowy. No i latarka, typowo latarka rowerowa, ale dość dobre skupienie ma, tak więc jest. Przyznam się, że parę razy strzelałem w nocy i tej latarki i fajnie widać, cele są wyraźne, tak więc jest to fajna sprawa. Następna rzecz to jest, można powiedzieć, z cyklu małe a cieszy, to jest rączka plastikowa, rączka od wiertarki. Tak, teraz słyszę wasze śmiechy, ha, ja też się pośmieję. Kiedy rozkręcałem i czyściłem go w środku, tam któregoś razu zauważyłem, że cały zamek i całe to ładowanie jest na takiej, bym powiedział, szynie, taki język. Język, ten język jest przykręcony, wychodzi tu na zewnątrz, jest przykręcony do tej rączki pump action. Na dwóch śrubach. I wymyśliłem sobie, że na jednej jedną śrubę wymienię, tam nieco dłuższą, i do tej śruby przykręcę tą o właśnie rączkę. Rączkę zabezpieczyłem z dołu zaślepką plastikową, żeby nie dostawała się tam wilgoć ani błoto ewentualnie. Powiem Wam, że różnica w strzelaniu jest diametralna. Pierwsza taka różnica, która mi się rzuciła w oczy, to, że zdarzało mi się tak, jak jeździłem często na strzelania, że po kilku godzinach na drugi dzień, po kilka godzin się strzelało na drugi dzień, bo zdarzało mi się, że boli mnie trochę ramię od częstego ładowania. Oczywiście karabin był oparty o coś, czy tutaj. Często się ładowało i zdarzało się właśnie, odczuwałem dyskomfort delikatny.
po założeniu tego, tej rączki, tego faktu już nie ma. Mogę strzelać pół dnia, że tak powiem, i bo jeszcze zanim że tak powiem, przeszłem na standby ze swoim strzelaniem, to troszeczkę miałem okazji potestować tą rączkę i powiem wam szczerze, że jest bez porównania, i stabilizuje chwyt karabinka. Nawet jest nawet łatwiejsze były próby strzelania z pozycji stojącej, tak jak tutaj właśnie. Tam wszystko, nie dość, że trzeba było trzymać. No po prostu jest dużo lepiej z tą rączką, stabilniej. Poprawia się dynamika strzelania i jest generalnie jest lepiej. I trzecia rzecz, którą tutaj też, to mi trochę najwięcej zajęło zabawy. Jak wiadomo, a jak nie, to ja to powiem. Wchacanie AT44PA, no za bardzo nie ma gdzie wsadzić tutaj, nie ma miejsca, żeby założyć jakąkolwiek szynę montażową do stojaku czy do latarek dolnych. No nie ma za bardzo gdzie tutaj czegokolwiek takiego wsadzić. A myślałem o tym, żeby uniezależnić się od swojej piaskowej podpórki, gdyż sporo waży i za każdym razem trzeba było tachać cały sprzęt razem właśnie z podpórką. Wiem, teraz możecie powiedzieć, że są podpórki, które są ryżowe, można ryżu nasypać albo kaszy i są dużo mniejsze. Czemu taki wielki taką podpórkę sobie wymyśliłem, jest najbardziej stabilna na świecie i po prostu nie zamienię jej na ten i odpowiada mi wysokość i dlatego też odpowiada ona wysokości właśnie tych nóżek od bipoda, a jeżeli jest to za mało, można te nóżki jeszcze wyciągnąć, bo są teleskopowe i odpowiada mi właśnie ta wysokość. I tu był właśnie problem z tym, jak go tu przymocować. Bo udało mi się bardzo po okazyjnej cenie w bardzo dobrym stanie kupić bipod, który niestety jest montowany, jest przeznaczony na karabiny sprężynowe, a dokładniej mówiąc na lufę, bo ma taki klips, taki zacisk na lufę i musiałem wymyślić sposób, jak tutaj go jak przymocować w ogóle ten bipod. Wymyśliłem sobie takie coś, że tutaj założyłem bolec. Taki oto bolczyk. I na tym bolczyku osadziłem właśnie bipoda. Wiadomo sprawa, że to jest wszystko sztuczne tworzywo, PCV i bolczyk musiał być dość dobrze konkretnie, że tak powiem, tam w tym PCV-le osadzony, żeby się nie ruszał, bo najpierw próbowałem go tutaj do tych dolnych śrub przymocowywać jakąś taką blaszką, żeby to okazało się to nieskuteczne, bo karabinek trochę waży. Kiedy osadzałem na tą blaszkę ten bolec, montowałem bipod, to mi się to wszystko gięło. Więc ten bolec, na którym siedzi pod ten bipod cały, to musiał być jak najbliżej osadzony karabinka, żeby był w miarę stabilny. Nie jest to rozwiązanie najbardziej eleganckie na świecie i najbardziej stabilne, aczkolwiek karabinek na tym się utrzymuje. Jest utrzymana celność. Pod spodem mam luz, że tak powiem, mogę ładować śruty, jednocześnie drugą ręką trzymać karabin, a przeładowywać, ładować śruty do następnego magazynka. Zresztą
pokażę wam zaraz jak w ogóle się strzela z mojego zmodyfikowanego, aczkolwiek delikatnie zmodyfikowanego, bo tylko jak to się mówi zewnętrznie, to są bardziej takie właśnie zewnętrzne poprawki czy tam dostosowywania. No i tam tu jeszcze jakiś taki pasek co dołożyłem, który mi pomaga go przenosić na plecach. O, właśnie w ten sposób. I sobie tam wędruję. To teraz sobie zawędruję tam na leżankę, a wy zobaczycie jak się strzela z takiego zmodyfikowanego Hatsana AT44PA. Dobra. Ładujemy. I strzelamy. Pispa. Dziękuję za wspólne strzelanie i do zobaczenia do następnego razu. Jeszcze raz. Halo? No, bo ja tu film nagrywam, wiesz? No, papa. Co ja? Te muchy mnie zjedzą po prostu tutaj, dzisiaj. I 20 minut już. Już się nagrywa. To co, nagrało się to już wszystko? Koniec tego dobrego. Bym zapomniał. Pozdrowienia dla pana od piżamki Moro. Pa.